Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich wyżlarzy, psiarzy, kynologów. Witam w długo wyczekiwanym odcinku. Sam już się nie mogłem doczekać. Zobaczymy dzisiaj młodego, niespełna rocznego szuwara. Wad miał więcej niż ustawa przewiduje. Przede wszystkim uciekał za portem. Bezlitośnie go bezcześcił, próbował zjadać. Oprócz tego nie chodzi przy nodze, nie warował. Jedną z wad było to, że nie można było go wciągnąć z wody. Po prostu kot na wodę. Zapraszam do odcinka. Standardowo będziemy dzisiaj warowali, aportowali, chodzili przy nodze. Tabliczka mnożenia, tak zwana abecadło. Zapraszam. Jeśli o nas nie zapomnieliście, czekaliście na odcinek, to zapraszam do zalajkowania, zasubskrybowania i życzę miłych wrażeń z oglądania. Dobry wieczór. Aport. Polecam obejrzeć do końca. Sami stwierdzicie, czy to jest dobry pies, bo słyszałem, czytałem ostatnio opinię, że pies, żeby był dobry, to przede wszystkim musi mieć eksterier. A w ogóle to u nas nie ma dobrych piesków. Żeby był dobry, to musi być importowany. Także sami powiedzcie, czy to jest dobry pies. Zapraszam. Jedziemy. Wspomnę jeszcze o naszym szuwarku. Przyjechał do nas jako istny diabeł wcielony. W końcu chodził po ścianach. Ciągle się czegoś domagał. Natomiast całe zaangażowanie leży po jego stronie. I to dobrze, tak ma być. Przewodnikowi zostaje być delikatnie powściągniętym. Zrównoważonym oczywiście, niewylewnym, z pochwałami. Wiele zachowań, sytuacji jest w stanie tego psa łatwo pobudzić, a chodzi o to, żeby on się nie pobudzał. Chociaż to nie do końca jest to możliwe. Niech zostanie taki, jaki jest. Dobra, idziemy. Natomiast problem miał na pewno wielki z usiedzeniem w miejscu, z zostawaniem w miejscu. Nadal ten problem poniekąd występuje. Największy z tych problemów to jest oddawanie aportu, kłapanie pyskiem niepotrzebnie, narzynanie to się nazywa. Z prawdziwym bażantem cuda robił. Uczę psa, by po wyjściu z kojca, a wywołany jest na imię, żeby się zameldował w siadzie. To, że jest nabuzowany energią, nie przeszkadza, żeby w miarę spokojnie szedł na smyczy. Nie zawsze jest puszczony luzem do biegania. Od razu pozwolę sobie uprzedzić pytania. Nie jest to piesek z naszej hodowli. Nie mamy po nim szczeniaków. Nie mi będzie o tym decydować, ale z tego co wiem, to formalnie nie będzie mógł być. Chociaż już na TikTokach takie pytania były. A na pierwszy rzut oka też widać, że ma pewne niedoskonałości anatomiczne. Nie za bardzo mu to przeszkadza w pracy. Ma za to wiele zalet. Jedną z nich jest jego usposobienie. Kręcimy to z kamerzystką, moją córką, na prawie całkowitym spontanie. Dlatego tam czasami się musimy wzrokiem komunikować, kto gdzie ma stanąć i co filmować. Jedzie amatorką, ale chyba lubicie takie sceny. Przede wszystkim tu chodzi o psa.
Jeśli chodzi o zgubę, to wersja łatwiejsza, taka właśnie przy linii zakrzaczeń, czy na ścieżce, na drodze. To widzimy teraz, za chwilę będzie na otwartej łące, trochę trudniejsza. Dobrze, jakby był wyraźny ślad z naszego obuwia. No, szuwer to i tak robi z takim zaangażowaniem, że przeważnie przeholuje miejsce tej zguby i dopiero cofając ją podejmie. Ważne jest to, że robi to pędem, zadowolony. No, czasami jeszcze warknę na niego za to brzydkie trzymanie i kłapanie. Wiele tu scen nie wymaga komentarza. Naprawdę wierzę w inteligencję publiczności YouTube'owej i zrobiłbym ten odcinek bez komentarza, natomiast no dla całej reszty, która wymaga tego i potrzebuje, głos Piotra Frączewskiego specjalnie dla Was. Pomimo tego, że ta nadgorliwość nie zawsze popłaca, czasami jest przeważnie jest niewydajna, a czasami irytująca, to ja lubię takie zachowanie u psa. To jest młody pies i on ma jeszcze czas zweryfikować tą swoją pobudliwość. Natomiast no, wielu pieskom brakuje takiej iskierki. Na marginesie dodam jeszcze to, czego nie widać w kamerze, co się dzieje poza kamerą. Ten piesek naprawdę fajnie się trzyma przewodnika, reaguje na gwizdki, chodzi szeroko, bardzo szybko. Miał też taką dolegliwość, że często sprawdzał tyły. Tak jakby się domyślał, że ja mu coś zgubiłem, zostawiłem, gdzie on jeszcze nie był na tym etapie, żebym ja mu to robił. I faktycznie było to irytujące, że tam ciągle za plecami za dużo czasu spędzał. Pomalutku mu się to już wyeliminowało. Spokojisz się? Ja tu przy odbieraniu aportu niepotrzebnie się trochę pochylam. Czekam już w cuglach, żeby ten aport odebrać, a on się nie może uspokoić. Tu sugeruję sam sobie, powinienem stać wyprostowany. I wcześniej powiedzieć, czy zapytać go, czy on ma zamiar się uspokoić. I jak widzicie, czasami dobrze jest się nagrać samemu, żeby siebie zweryfikować, a najlepiej to zweryfikują mnie wasze komentarze. Najbardziej jestem ciekaw, czy waszym zdaniem to jest dobry pies? Największą bezapelacyjnie jego też zaletą jest chęć do pracy w wodzie. Ja tu nie wszystko na tym YouTubie publikuję, natomiast na innych tych social mediach były takie nagrania, gdzie on wpadał pod lód i nic sobie z tego nie robił. Nie do końca to było przez niego przemyślane, właśnie w bardziej w większości spontaniczne. Ale za to lubimy wyszły. Poczekamy chwilę, aż szuwar znajdzie replikę bażanta. Brawo, dawaj. Dobry pies, bardzo, trzymaj ładnie. Tu będzie cała plejada ceregieli i manewrów wszelkiego rodzaju związanych z wyrzuceniem aportu i z tym, żeby pies został w miejscu. Jak ja bym mu oficjalnie wyrzucił, to oczywiście by pogonił, musiałbym go wiązać jakoś tam do nogi. Wolę go zaczarować, żeby został, a potem zajął się odszukiwaniem.
odzwyczajanie od tego kłapania, no to jedyną drogą jest spokojne siedzenie z tym aportem, trzymanie. Czasami dalekie wracanie z tym aportem też pomaga, tak jak z tym bażantem widzieliście całą drogę. Trzymał go, nie kłapał, dopiero jak usiadł, to zaczął tam trochę go memłać. No, na pewno to przynosi efekty, bo widać. Pochodzimy troszkę przy nodze i za chwilę widzimy się nad wodą. Nie zależy mi w ogóle, żeby gonił, bardziej zależy mi, żeby nie gonił, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby szukał. No i też bez jego tutaj zaangażowania niewiele byśmy zdziałali. No ale chociaż nagrody nie są nam potrzebne. Brawo, dobrze, dobrze, trzymaj aport. Trzymaj aport. Brawo, dobry pies, dawaj, dawaj, dobry pies. Aport. Puść, szukaj dalej. Na początku używałem tych smakołyków przy uwarze. No ale to był też bardzo element rozpraszający go. Bardzo ładnie. Poza tym miał złe bardzo przyzwyczajenia, bo jak poczuł tylko u mnie w ręku coś, to wręcz skakał na mnie i próbował mi to ukraść niestety. Umie dzisiaj normalnie, kulturalnie te nagrody przyjmować, ale nie potrzeba. Jest, tak jak mówiłem, szybki, zrobi dwa razy, zanim raz pomyśli. Wiek go jeszcze usprawiedliwia. Pochodzi teraz sobie troszkę przy nodze, zrobi jakąś tam zgubę i spotkamy się za chwilę nad wodą. Thank you.
naprzód, naprzód. No, jak widzicie, on już był w wodzie. Paruj. To jest właśnie... ten rodzaj piesków, co jak widzą wodę, to muszą do niej wejść. Nie musi tak być. On to sobie rozwinął za młodu, miał możliwość pływania w dużym akwenie i się rozkochał. Poza tym ma wrodzone predyspozycje i chęć do pracy w wodzie. Także tu zajęcia polegają na tym, żeby on w bliskości wody też posłusznie wykonywał inne czynności. Aportował właśnie, warował. I z racji jego wieku, jeszcze krótkiego szkolenia, jest mu ciężko się powstrzymać. Dążymy do tego, żeby on z daleka od wody na komendę wchodził do tej wody i wynosił aport. Nie do samego brzegu, bo oczywiście by to skutkowało tym, że zaraz by chciał do tej wody wejść z powrotem. Chodzi nam o to, żeby on wynosił właśnie daleko, najlepiej jeszcze pod górkę. Zostawiał tą wodę z tyłu. Też to będzie pokazane, jak ja go próbuję odkładać i samemu do linii wody podejść, rzucić aport. To jest dla niego wyzwanie, tak jak dla mnie. Zobaczycie za chwilę. No, wodziarz niesamowity. Ja tu skróciłem jedną scenę, ale stał z 5 minut i nie mógł oderwać wzroku od tafli wody. Wyzwaniem jest odciągnięcie go i reaguje na gwizdek, na imię, ale jak stoi w wodzie do pasa przysłowiowego, no to tak jak tutaj będzie widać, komenda idziemy, idziemy i moje plecy oddalające się dopiero są w stanie go z tej wody wyciągnąć. Ja mu tu jeszcze nic nie rzuciłem, on pływa sam z siebie. Chwilę stał na brzegu, ale zachęciłem go do wejścia i pływa. Pójdę w prawo, gdzie mam bliżej rzucić, będzie słychać pluśnięcie. Po tym nie wydaję żadnej komendy. Odchodzę właśnie dalej od linii wody i czekam na przyniesienie. Czasami jak do mnie dochodzi, to już zaczynam go chwalić. Czasami jak zbacza z kursu do mnie, to zaczynam go ganić, albo zachęcać, albo chwalić. I już też to skutkuje tym, że obiera kierunek do mnie, do oddania. Tak jak z wieloma innymi rzeczami, jeśli takiego pieska zapuścimy przysłowiowo, zaniedbamy w szkoleniu do wieku 8 miesięcy, 10 miesięcy, nie będziemy za wiele robić, a pies będzie sam się uczył cwaniakowania, kombinowania, nieszanowania ani przestrzeni, ani człowieka całego, ani jego potrzeb, no to najgorzej jest potem ruszyć z miejsca. Ale tu już jaki piesek jest w trakcie szkolenia i wyzbyliśmy się w większości tych sytuacji takich nie do ogarnięcia, gdzie on jest daleko za portem, po 50 metrów, 80 ode mnie i już go zaczyna rozbebeszać. No często jesteśmy bezradni. Także jak te najtrudniejsze chwile przebrniemy, to potem jak kula śniegowa jest już po raz coraz łatwiej i coraz większe postępy. Zachęcam do niepoddawania się w próbach.
No i tu widać doskonale, że on ma tylko tą wodę w głowie. Już by tam płynął. Natomiast no, robię co mogę, żeby go zatrzymać ze sobą. Żeby dokończył to, co mam na myśli. A podejdę z nim do tej wody. I on wejdzie do niej na moich zasadach. To jest raczej oswajanie z widokiem wody i ochładzanie jego żądzy. Lepiej tak, niż zachęcać. Uwierzcie mi, są pieski, które na widok wody robią w tył zwrot. I to jest dużo trudniejsze do opanowania dla przewodnika. Miłe to są sceny, jak piesek pracuje z takim zaangażowaniem. Zaraz ja będę musiał z zaangażowaniem pilnować, żeby trzymał spokojnie, delikatnie, bez narzynania, bez kłapania, bez międolenia. Czas tu robi dużą robotę i cierpliwość. Szanowni widzowie, odcinek powoli dobiega do końca. Jeśli jeszcze ktoś nie zasubskrybował, nie zalajkował, a podobało mu się, no to jest na to jeszcze chwilę czasu. Miło nam będzie, jak zachęcicie nas do dalszego produkowania takich odcinków. Jest to do zrobienia nawet częściej niż do tej pory. Ale to musimy wiedzieć. Odzew jest potrzebny od odbiorcy. Dziękujemy za wspólne niespełna 30 minut spędzone razem. Mamy co pokazywać. Może będzie Weimar młodziutki, 6-miesięczny. Może będzie w następnym odcinku wyżeł długowłosy, 11-miesięczny. Suczka. Dajcie odzew, dajcie komentarz, dajcie suba, dajcie lajka. Będziemy działać i wymieniać się doświadczeniem. Do zobaczenia w polu. Dasz mur.